Podróży jak każdy. Lubię słońce, upały i suchy asfalt. Jak coś, to potrafię precyzyjnie przewidzieć pogodę. No i usuwam malkontentów na drodze do prawa. 13 stopni się powiedziałem. Jest 30 stopni, tak jak przed chwilą Rafik powiedział. No. Gdzie to odporność, zapytacie? To proste. Jestem odporny na głos rozsądku. No i mam celofan odporny na deszcz. Jedna z definicji na wytrwałość mówi: to konsekwencja, upór, zdecydowanie w działaniu lub dążeniu do czegoś. Można mi zarzucić pewne braki w tych sprawach, ale nie kiedy wsiądę na motocykl. Wszak ziemia jest płaska, a ja jeżdżę na okrągło. Oto fakty. Dobrze serwisowany sprzęt nigdy nie wymaga napraw. Żadnego drutowania. Nie oszczędzam też na ubiorze. Nigdy nie złapałem kapcia, ale ćwiczę, żeby umieć w razie draki. Jazda w błocie to mój talent i powołanie. Wywrotki? Cóż, zostawmy to fajtłapom. Ja po prostu lubię poćwiczyć w trasie. Chyba, że ćwiczę w parach. Oświadczam, że lubi ludzi. Najbardziej, kiedy nie rozumiem, co mówią. Jednak jak dam się w dyskusję rękoma, od razu objawia się mój talent lingwistyczny. Przykład? Jednego razu w upalny dzień rumuńskim proszącym pokazałem człowiekowi pragnienie i dostałem 2 litry zimnego młodego wina. To już prosta droga do otwartości i zrozumienia. Teraz pracuję nad zręcznym hiszpańskim. W podróży nie ma nic piękniejszego ponad to, co właśnie nas otacza. Potrzebuję tego jak wody, więc podróżuję, żeby nasycić oczy zdumiewającą różnorodnością natury. Chciałbym zobaczyć koniec świata jeszcze za życia, a o Patagonii myślę od dawna. Ludzie Motula, obiecaliście, że zwycięzcy przemierzą tę krainę wiatru i przestrzeni na motocykle. Stąd mój skromny filmowy wkład do konkursu. To musi być obezwładniające miejsce. Gdybym miał sparafrazować ostatnie zdanie, Patagonia byłaby polująco na żuka jaszczurką, ja owym żukiem na kupie żelastwa. To mówiłem ja, celofan.